Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Wszędzie dookoła zakazy, nakazy i ograniczenia. A my potrzebujemy się wzajemnie, bardziej niż zwykle. Dzisiaj o godzinie 20:20 rozpoczynamy kolejną naszą transmisję online o numerze 102. Tematem tego spotkania będzie coś bardzo, bardzo wyjątkowego. A mianowicie, co dzieje się dokładnie teraz w naszych ciałach? Ciała są świątynią duszy. Ciała pokazują nam dokładnie teraz, co jest ważne, co jeszcze trzeba przepracować, od czego się uwolnić, by iść dalej, by iść w kierunku szczęścia, spełnienia, miłości, zdrowia, obfitości. Dokładnie teraz, gdzie jest tak ciemno, najciemniej zawsze jest przed świtem. Większość ludzi skupia się właśnie na tym negatywnym. A ten czas jest tak ważny, aby uwolnić się od wielu, wielu rzeczy, które nas blokują, hamują i ograniczają. Ten czas jest niesamowicie ważny dla nas, dla naszych dusz, które przyszły tutaj w tym momencie, aby zrealizować swoje powołanie, cele, misje. Jeżeli skupiamy się na tym, co dookoła nas, właśnie na tych zakazach, nakazach, to nasza energia płynie w tym kierunku. A tą energię dokładnie teraz powinniśmy wykorzystać na proces przemiany w nas samych. Na przykład na uwolnienie naszych ciał od wszelkiego rodzaju negatywnych rzeczy, negatywnych wibracji, chorób, bólów, skurczów, które są tylko sygnałem, że coś jeszcze trzeba przepracować. Dzisiaj na naszym 102. spotkaniu rozpoczniemy jak zwykle, czyli jak w każdy czwartek, od takiego głębokiego oczyszczenia, podwyższenia wibracji, aby uwolnić się od tych negatywnych impulsów globalnej świadomości i myśli wszystkich innych ludzi. Następnie przejdziemy do tego procesu wzmocnienia Twojego wewnętrznego słońca, tej energii w Tobie, a później krok po kroku otrzymasz wskazówki, co jest dokładnie teraz ważne, na czym należy skupić swoją uwagę, co mówią te siły wyższe, niezależne od religii, przekonań, podziałów i tym podobnych. I na sam koniec zrobimy takie ćwiczenie praktyczne. Takie można je nazwać medytacją, chociaż to słowo medytacja w tym momencie jest wykorzystywane praktycznie do wszystkiego i właściwie traci troszeczkę ten swój pozytywny dźwięk. Skupimy się na naszych ciałach, by odczuć wszystko, wszystkie sygnały, które to ciało nam wysyła. I te sygnały zrozumiemy z tego punktu widzenia energii. Dlaczego dokładnie w tym miejscu pojawia się ból? Dlaczego dokładnie w tym miejscu pojawia się swędzenie, pieczenie, może jakiś stan zapalny? I jak to zmienić? Bo dokładnie teraz uwalniamy się od tych właśnie starych, nagromadzonych szlak, nagromadzonych negatywnych przeżyć, ran emocjonalnych, by przejść do tego nowego czasu, jak gdyby w nowej powłoce. Bo przecież jeżeli chcemy zacząć coś nowego, to nie możemy iść w tym samym starym, dziurawym ubraniu. Najpierw trzeba zmienić to ubranie, albo naprawić, wyprać, odświeżyć. Niech będzie więc to nasze ciało tym naszym symbolicznym ubraniem, które dokładnie teraz odnowimy, naprawimy i wypierzemy, oczyścimy, by przejść do tego nowego czasu energetycznego w świeżym, czyściutkim, pięknym ubraniu, w zdrowej, świetlistej powłoce, która będzie nam służyć przez kolejne tygodnie, przez kolejne miesiące i przez kolejne lata. To uwolnienie się od tych starych ograniczeń i blokad w naszych ciałach aktywuje również zdolności wyższe. Czym te nasze ciała będą bardziej czyste, świetliste, tym więcej zdolności, talentów uda Ci się odkryć i aktywować.
Niech to będzie więc dla Ciebie taką inspiracją i motywacją na nasze dzisiejsze spotkanie. Jak pracować z Twoim ciałem? Jak przepracować pewne stare doświadczenia i uwolnić się od starych ran emocjonalnych? By z lekkością, radością i światłem przejść do nowego czasu i by Twoje życie było w przyszłości zgodne z Tobą. Czyli właśnie takie piękne, pozytywne, spełnione, pełne bogactwa i obfitości. Wszystkiego. Bądź więc dzisiaj na czas o godzinie 20:20. Oczywiście, jak każde inne spotkanie, to spotkanie po naszej transmisji online będzie dostępne w archiwum i zawsze możesz do niego wrócić, jak i do każdego poprzedniego. Wiesz, ja już kiedyś o tym mówiłam, że najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie karteczek. Karteczki i na tych karteczkach piszesz numery. W tym momencie od 1 do 102. Jedna karteczka będzie pusta. I gdy czasami potrzebujesz wsparcia, potrzebujesz takiego impulsu, inspiracji, motywacji, bo nie wiesz jak dalej, lub zagubiłaś się, zagubiłeś w tej codzienności, to wtedy Twoją ręką biorącą, czyli jeżeli jesteś osobą praworęczną, lewą ręką, jeżeli jesteś osobą leworęczną, prawą ręką, losujesz jedną karteczkę z jakimkolwiek numerem. Może będzie to numer 102, a może będzie to numer 10, a może 4, a może 77. I wtedy przechodzisz na moją stronę www.bukardimaria.com na zakładkę ceremonie, ponieważ wszystkie te transmisje mają tą nazwę ceremonii. Wybrałam tą nazwę, ponieważ oddaje ona jakość tych spotkań, bo są one takim naszym świętem. To jest takie piękne, takie pozytywne, takie ceremonialne, takie wzniosłe, bo wiele osób z Was specjalnie ubiera się na nasze spotkania, na nasze transmisje. Wiele osób przygotowuje się, przygotowuje miejsce, w którym oglądacie, słuchacie. Zapalacie świece, zapalacie olejki aromatyczne, bo to jest dla Was taki niesamowity moment. Ten czwartek, ten dzień Jowisza, tej najwyższej energii, takiej właśnie pięknej, pozytywnej i świetlistej. I dlatego ta nazwa ceremonie. Przechodzisz na tą stronę ceremonii i szukasz tego numerku, na przykład 77. Otwierasz, oglądasz i jestem pewna, że dokładnie w tym spotkaniu, na przykład o numerku 77, albo o numerku 1, albo o numerku 102, będą dla Ciebie idealne wskazówki na ten konkretny czas, gdy ten numerek wylosujesz z Twoich karteczek. Czyli można wykorzystać tę ceremonię na zasadzie właśnie takich anielskich karteczek z numerkami. I w każdym momencie korzystać z tej wiedzy, energii i przesłań, by stworzyć z Twojego życia to, co najpiękniejsze. Pamiętaj, że mamy 3 dostępy. Dostęp na tydzień, na miesiąc i na rok. Za 33 zł, 111 i 1111. I w każdym tym dostępie, nawet w tym dostępie na tydzień, przez 7 dni korzystasz ze wszystkich moich spotkań, słuchowisk, książek, e-booków, audiobooków i wszystkich ceremonii. Czyli możesz na przykład pobrać sobie wszystkie moje książki na Twój telefon czy na Twoje inne urządzenie i możesz oglądać każdą ceremonię, którą tylko czujesz. I pamiętaj, to 33 zł, czy to 111 zł, czy to 1111 zł ma również swój ukryty energetyczny sens. To są bardzo wyjątkowe liczby. I wszystkie te pieniążki z tych dostępów płyną na jeden, jedyny cel. Na życie w magicznej oazie. Wszystkich istot, które znalazły tutaj swoje schronienie, na rozszerzenie magicznej oazy, na pielęgnację, na jedzenie dla wszystkich moich podopiecznych. Czyli wysyłasz coś z głębi Twojego serca,
W zamian za to otrzymujesz nie tylko dostęp do wszystkich rzeczy, które stworzyłam dla Ciebie, ale jednocześnie wspierasz coś tak pięknego tutaj na Ziemi. Dziękuję. Do zobaczenia dzisiaj wieczorem. Twoja Maria Bucardi.